Wspomnieliście, że to Michał jest tym kontuzjogennym elementem waszego duetu. Wyobrażasz sobie, bo były już takie momenty w innych edycjach Tańca z Gwiazdami, że musiałabyś zatańczyć z innym partnerem? Błagam, wypluj przez lewe ramię, tylko szybko kluję. Powiedziałeś. Okej. Okay, ale pytanie aktualne. Jakby, gdyby coś takiego się wydarzyło, no nie wiem, mam nadzieję, że jak będziemy to jeszcze cały czas, no zobaczmy, kiedy dopadniemy, to się tfu, ale jakby mi zmienili partnera, no to byłoby mi bardzo przykro i smutno, no bo jednak z Michałem przez te wiele odcinków i później teraz nagle tak nowy partner, znowu nawiązywać nowe relacje i gdzieś tam się, tak powiem, poznawać, to by było dosyć trudne. Kwestia prowadzenia tutaj by była bardzo ciężka, bo my już jednak przez te, ile, 2,5 miesiąca? No. Tańczymy codziennie ze sobą, więc nasze ciała już się rozumieją, a teraz gdybym miała wejść na przykład w choreografię, którą teraz tańczy ze mną Bollywood z nowym tancerzem, no byłoby to lekko szokujące dla ciała, także pod tym względem byłoby ciężko. No właśnie, bo przed wami układ w stylu Bollywood, ale też druga rumba. Ja jako widz mam wrażenie, że no to jest nauka tańca, ale przy rumbie to jest też nauka bliskości. Było tak też w tym przypadku? My chyba z bliskością od razu weszliśmy na pewien level, który powinien być zachowany w tańcu. Nie mieliśmy z tym dużego problemu. Nie. Ja nie mam problemu z bliskością. Uważam, że to nie jest rzecz do tutaj jakby wstydzenia się, przecież to jest naturalna sprawa i nie ma się czego wstydzić, więc... To jest pewna chyba scena do odegrania. Dokładnie, chciałem to samo powiedzieć, że to jest performance, który musimy zaprezentować i to wszystko jest pod show. Ten dotyk jakby jest konieczny, żeby się na parkiecie stworzyła jakaś relacja, więc... więc to jest konieczne, ale na rzecz tańca. Oliwia, mówiłaś wiele razy o tym, że nie lubisz ciągłego powracania do tematu twojej mamy i ja to szczerze rozumiem. Z drugiej jednak strony widzę, że w Tańcu z Gwiazdami na przykład wystąpiłaś w stroju policjantki, który się z Anią kojarzy. Wiedziałaś, jakie będą tylko konsekwencje? To była twoja decyzja? Nie, to nie ja tutaj tak nie powiem. Nie przyszło ci na przykład na myśl, że mogą być takie porównania? Nie, właśnie nie. Dopiero później się zorientowałam, że ktoś tam mi powiedział, że właśnie wyglądam jak mama, coś dopiero takiego. Na odcinku tak naprawdę no, odcinku to wyszło, tak nie? Wyszło, ale... No co mam więcej powiedzieć? No ja nie mam z tym problemu, to nie ja tutaj jestem od wyglądu i od tam koncepcji stroju, więc to nie... Ale możesz powiedzieć nie. Mogę powiedzieć nie, ale jak powiem nie, to będzie to duży problem i dla przede wszystkim pani reżyser, bo ona będzie musiała mieć i całą koncepcję i po prostu dla wielu pracowników, którzy tam po prostu pracują w tym czasie, więc to jest bez sensu i też uważam, że strój był bardzo fajny, więc nie było potrzeby, żeby go zmieniać.